Siema, siema, jestem Radio GP, to jest koniecznik z naszej serii na wschodzie, oczywiście mapy Eastern, witam serdecznie. Mam nadzieję, że wczorajszy working project wam się podobało, no i mieliście jakiś tam podgląd na to wszystko, co się teraz wam podzieje i że wiecie mniej więcej do czego się spodziewać i na jak wygląda zaraz praca nad całą mapą, więc oczywiście serdecznie was jeszcze do tego working progress zapraszam. Mam nadzieję, że wam się ono spodoba dla tych osób, które nie widziały. Dobra, a jakby tak odchodząc oczywiście od Working Progress, witam serdecznie jeszcze raz w kolejnym odcinku z naszej serii na wschodzie. Nastał ogólnie środek wiosny, już taki bardzo, bardzo późny. Czas na razy 5, bo zapomniałem. Okej, spoko. No i dzisiaj tak, no zawróciłem modliczką tam z miasta gdzieś tam, co nie. I dzisiaj dosyć parę fajnych rzeczy, mianowicie mamy tu już siewnik. Kłosa. Jezu. Mamy już siewnik do kukurydzy. Od sąsiada pożyczony, więc fajnie, 4,5 metra. Na chwilkę dosłownie kupiony, no bo... O Jezu. Nie poprawiłem tego. Ale duże krety mam po podwórku, kurczę. A ten siedzi kretyn i nie łapie tych kretów. No, jaki ogon mam. O Jezu, ale fail. Ha, 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 ha. No dobra. Przy okazji te, coś też się zmieniło na gospodarstwie, to wam po prostu pokażę. No to tak. Tu oczywiście wszystko mam jakby tak pogarniane, czyli wiecie, MTZ-cik sobie stoi. Tutaj stoi nasz, chyba to jest Pilmet, nie pamiętam, przecież tam mówiliście dokładnie co jest, ale zapomniałem, wybaczcie. Dobra. Tutaj tak, postawimy sobie już wszystkie te beczki od chwastów, nawozów i w ogóle. I nasiona dzisiaj będziemy sobie też również brać. Sznurki jakieś tam sobie zostały z tamtego roku, gdzieś znalezione w stodole. No bo nie, bo dzisiaj będziemy na pewno zaraz nasiona. Tylko nie wiem, czy na przykład to da radę, czy raczej wezmę MTZ-cika. A i z Sarią pojedziemy sobie na kolejne siewy dzisiaj. To zobaczcie za chwilę. No i co jeszcze? Beczka powstała nowa, właściwie powstała. To jest ta sama beczka, która była do wody wcześniej, tylko przemalowana na niebiesko. Dlaczego niebiesko? Ponieważ beczka czerwona oczywiście stoi tutaj, druga beczunia. Oczywiście, że tak, druga beczunia i ona jest do gnojowicy. Więc ludzie, którzy pisali, że haha, Rajocina, kupiłeś nie tą beczkę, bo ona jest też do gnojowicy. Fakt, można nią przewozić gnojowicę, ale tylko przewozić, prawda? A tą beczką już normalnie można rozlewać, więc super. Tu oczywiście agregacik sobie wleciał z bronkami naszymi. Tu przyczepy stoją ogólnie wszystkie, więc... Fajnie to wygląda, nie? Fajnie. Spoko to jest. Okej. Okay. No ale dobra, nie zwlekając oczywiście, bo ja mogę gadać i gadać, a odcinek sam się nie nagra. Czekaj, jak to było? Dalej, dalej, samo się nie zrobi. Więc oczywiście samo się nie zrobi. Ruszamy gdzieś z akcją siewy. Ja już sobie zapinam naszego MTZ-cika. I przy okazji zresztą pokażę ceny, bo też może to was ciekawić. Oczywiście doradziliście mi, żebym dał im słomę, ponieważ one są wtedy bardziej zdrowsze. Więc fakt, 40% zdrowia to nie jest zbyt dobrze. I że ze słomą ponoć ma być lepiej. No zobaczymy, bo no jak się okaże, że nie pozdychają, to za weterniarza tyle zapłacę, że masakra. No nie wiem, to jakiś byk jest jeszcze, no, ale on tam mniejsza. Mleko jeszcze nie mam, co prawda, bo to za jakiś czas będę dopiero mi leciało. Mam soję też, która będzie w piku dopiero w środku lata, więc na razie nie sprzedaję. A pszenica i jęczmień na razie się tak spoko, więc ogólnie do lata mogę sprzedać, potem zobaczymy. Jak mi starczy pieniędzy, to raczej nie będę musiał nic kupować. Przejdę sobie tylko mikro trochę oddalę. Nie wiem też przypadkiem, czy ta gierka nie jest za cicho, a muzyka nie jest za głośna. Może troszkę to zmienię wam, poczekajcie. No pewnie, że tak. Okej, okay. Dobra. Czekajcie, ja sobie tak trochę intuicyjnie mi to idzie. Okej, okay. Jakoś tak gdzie nie wyjechałem. Podczepiamy sobie oczywiście nasz siewnik do kukurydzy i lecimy z siewami. Ogólnie też tak, słuchajcie, bo nie mówiłem tego. Mam 7 stopni kukurydzy. 7 stopni kukurydzy w skali Richtera, kurde. 7 stopni mamy ziemi, w sensie ciepła. Ziemi mamy, a żeby zasiać trzeba mieć 8. Czy mi to wykiełkuje, ludzie? Dajcie znać. W sensie poprosiłbym o to, żeby się dali mi znać, bo ja dzisiaj sobie tak to zasieję, ale czy mi to da radę, czy nie? No tego nie wiem już niestety, więc troszkę będzie mi tutaj ciężko. Kable łapię. Okej. Okay. Podnosimy sobie. No i zobaczymy, jak to da radę w ogóle, bo ja totalnie nie mam pojęcia, czy to się uda, czy się nie uda. Jeżeli się uda, to spoko. O, do budy sobie wlazł, ale fajnie. Mam nadzieję jednak, że się uda, nie? Ale to też zobaczymy. Gdzieś tam
dopiero za jakiś czas. I teraz tak, jak ja nawozy będą się z tą paletę wynieść tutaj sobie, bo raczej nie dam rady jej napełnić tutaj, więc sobie troszkę. Teraz tak, który to będzie do kukurydzy? To jest od kukurydzy. A właśnie, pisaliście mi, że Riot, ty kretynie, nasiona do kukurydzy żeś wysiał, a tam też żeś zostawił. Mówię, aha. No tak, przepraszam. Więc racja oczywiście. To jest do kukurydzy prawdziwe nasiona. Kunic? Oj, będzie bida. No paleta już zaraz mi porzucili. Dobra, nieważne. Teraz pytanko, czy w ogóle tutaj przejadę przez tą bramę, bo jeśli nie, to będę musiał jechać naokoło. A troszeczkę mi się nie chce naokoło, ale nie, no bez kitu. Dobra, to lecimy naokoło. Bo tak, dzisiaj ogólnie troszkę mam też timelapse w strzele. Mianowicie będziemy sobie dzisiaj się tym panem złomkiem, trzypekiem jeździć. Po oczywiście do nowego pola pojedziemy sobie siać. I tam będzie też chyba jakieś zboże fajne. Tylko nie wiem do końca, co tam siać. Bo myślałem o takimi, albo dobra, dam radę. Myślałem o takimi rzepakami w sumie. Ale nie jestem do końca przekonany, czy to jakiś tam ma sens, bo rzepak raczej się je później, znaczy się przed zimą. Więc prawdopodobnie będzie tam po prostu pszenica, zwykła pszenica. Jakaś taka jara. To sobie tam zobaczycie niedługo sami, co nie? Jak to będzie wyglądać. I też daliście mi takie info, że mi tutaj nie odbije już ta lucerna w tym miejscu. Zależy to oczywiście od Geo Season, ale raczej nie powinna odbijać ta lucerna. Więc oczywiście ja się postaram zasiać tutaj w przyszłości poza odcinkiem oczywiście, gdzieś tam już wiecie. Postaram się tutaj zasiać właśnie kończynę po prostu. Żeby było coś innego, nie? Więc będę tutaj kończyna normalnie zasiana. Także o to się proszę nie martwić. Także spokojnie, spokojnie. Dobra, już sobie zjeżdżamy. Trochę ci zjeżdżam tak blisko pola, muszę na koła jeździć, no ale no cóż, no jak się zmieści nam siewnik, no to co zrobić, jak nic zrobisz, nie? Widzę, że w ogóle wszystkim bardzo fajnie poschodziło to zboże. Cieszę się, mój rzepaczek już rozkwita, więc fajnie. Niebawem będziemy mogli sobie go jeszcze ostatni raz popryskać, żeby móc go kosić. Ale to jeszcze trochę czasu, dopiero środek wiosny jest, także to jeszcze sporo, sporo. Dobra, zajedźmy sobie tutaj, jeszcze tylko sprawdzę, że mam nasiona kukurydzy. Wszystko się zgadza. Mogę otworzyć sobie ten? O, i pięknie. Na takim trzeci laucie będziemy sobie siać się cieplutko. Więc spoko, czekajcie sobie, tylko sprawdzę, czy to wszystko będzie działać. Opuszczamy, włączamy i ruszamy z siewami. Dokładnie. No i sieje się elegancko. Tak właśnie mówiłem na odcinku kiedyś, znaczy na odcinku, na streamie, że bardzo bym chciał, żeby w końcu zrobili osobną teksturę pod kukurydzę na polu. No i nowy farmik nam właśnie ma to jakby zagwarantować, że tak będzie. Zobaczymy, jeśli tak, to bardzo fajnie. Cieszę się, że w końcu posłuchali się tam trochę graczy. No bo to takie dosyć proste jest, nie? Że fajnie, żeby to było. Mam nadzieję, że to jakoś też zrobił w dobry sposób. No i multiterrain, jestem ciekawy, jak wyjdzie multiterrain. Co nie? Bo to jest takie dosyć ciekawe. Z tym. Zobaczymy. Dobra, ogólnie na siewy tej kukury zakres pytania się tutaj nie zapatruję w jakiś szczególny sposób, ponieważ chodzi mi głównie o to, żeby w sensie, znaczy nie zapatruję się na to, żeby robić cały odcinek. Chcę tak najszybciej wysiać po prostu i tyle. Nie jest takie duże pole i to wszystko idzie tak potem pod kiszonkę. Więc raczej wielkiej akcji z tego nie będzie. Ma być to po prostu kiszoneczka dla krówek i tyle, żeby w końcu miały TMR, prawda? Bo będziemy sobie tam z TMR-em działać niebawem. No i też być może myślałem, że na przykład jakąś trawą tam nie zakisić, albo jakąś jest, to jest takie szerokie, a jeździ tak, nie? Czekajcie. O, teraz jest spoko, właśnie. Więc myślałem też, że może jakieś trawy nie kisić, powiedzmy nasiona kiszonkę dla nich. I chyba w tym roku właśnie sobie jakąś siano kiszonkę skombinuję. Ale też oczywiście będą musiał mieć z tego pole. Póki co trawa właśnie jest w zenicie, więc jeszcze na razie łąki nie kupuję. Ale jakąś łąkę będę chciał kupić i sobie zrobić po prostu baloty, takie wiecie, siano-kiszonkę po prostu w belki zrobić i tyle. Też to jest spoko opcja. Zawsze to wyjdzie szybciej, bo kukurydza dopiero gdzieś tam już po żniwach raczej. A do tego czasu już myślę pierwszy pokos zrobię na pewno. Więc w sumie, co jak co, ale za jakiś czas trzeba będzie właśnie działać już powoli z pokosem. Bo tak myślę, kurczę, no co teraz tylko skip i czekać do lata. Ale właśnie siano-kosy jeszcze trzeba będzie zrobić fajne. Także sobie troszkę
Z tą akcją poczekamy, co by nie mówić. Nie, spoczko, fajnie się to wysiewa. Tam troszkę tak odjechałem, bo źle wymierzyłem jakby siewnik. W ogóle jak z nasionami? To mi spokojnie wystarczy, więc fajnie. No i też nie chciałem specjalnie też jakby kupować siewnika specjalnie po to. Specjalnie. Bo po prostu od sąsiada pożyczyć na chwilę, na jedną operację i tyle. Oczywiście to jest ten siewnik wypłaczony normalnie przez grę, więc faktycznie za niego zapłaciłem. Tam chyba nad 500 ziko było za ten siewnik. Dodatkowo minął jakiś tam okres czasu, więc zapłaciłem za kilka dni tak naprawdę. Więc co by nie było, troszeczkę mnie on wyniósł, ten siewnik. Także faktycznie ma to jakiś tam trochę sens. Czy poniosłem? Nie, poniosłem, dobrze, poniosłem. Dobra, lecimy dalej. Jakieś dwa przejazdy, myślę, będzie ok. Akurat sobie spoko wejdzie, bo zrobimy sobie jeden nawrót, potem drugi i odmiedzę ostatni, żeby sobie tam dojechać na drogę. Zresztą sobie nie, mogę zostawić sobie nawet tutaj, gdzieś z tyłu powiedzmy. Szybko się przesiąść do 3P-ka, zasypać go z ziarnem i lecieć oczywiście tam na górę siać. Prawdopodobnie właśnie to będzie raczej pszenica, bo jest ostatni dzień możliwych wysiewów, więc poszedłem w pszenicę. Owzdłuż nie zasieje i tak dalej, a szczężyte mamy dość sporo, także co by nie było, raczej pójdzie pszenica, po prostu zwykła pszenica. To myślę będzie ciekawie też, bo jest duży, jest fajne nachylenie terenu i też jest to pole takie trochę szerokie, więc spoko. O kurczę, dzisiaj miałem w tym odcinku pokazać nowy kombajn. Nie ukrywam, że zapomniałem, więc pewnie po prostu pokażę go kolejny. I dzisiaj chciałem się skupić głównie na siewach, no i też, co by nie było, pokazywać wam jakieś tam fajne party z tych, że ta seria faktycznie jakoś tam będzie rozwijała, nie powolutku. Tam też mówicie, zamiast rajtu, zamiast kupować tura kolejnego, to byście cyklopa załatwił i byłoby lepiej. No ale tam właśnie słyszę, ktoś powiedział, że no z cyklopem to jest taki minus, że no nie bardzo da radę z cyklopem. No bo ponieważ, ponieważ jest problem tego typu, że jest on mniej wydajny od tura, prawda? Dobra, ja tak sobie jadę, bardzo fajnie sobie cisnę, a zapomniałem o tym, że muszę jeszcze miniaturkę zrobić, wiecie co? Ja chyba sobie teraz miniaturkę jakoś strzelę fajną i zaraz do was wracam, okej? No i dobra, wracamy sobie. Już na spokojnie, jakiś tam screena fajnego zrobiłem, zobaczymy jaki będzie potencjał na miniaturkę. No nie wiem, nie? Zobaczymy. Wiem też, że tutaj troszeczkę słabo robię pod tym względem, że jadę jakby troszeczkę tak na zakładkę, a tak się nie powinno do końca robić, jak chodzi o wysiew. Szczególnie kukurydzy, bo on rośnie w rządkach i musi być to równy odstęp. No mimo wszystko jednak no jakby no, gram na tyle, ile po prostu mi tutaj farmik pozwala. A chcę dosiąść do końca. Troszkę pole jakby źle było wymierzone, ewentualnie może jakbym tam troszkę bardziej podjechał po to, to byłoby trochę lepiej, no ale mniejsza o to, mniejsza. Jak mówiłem, zaraz ciśniemy oczywiście na kolejne poletko. I tam będziemy sobie siać pszenicę. Będziemy zaraz tą Isarię sobie tam podczepiać. Dobra, i tak. Tu oczywiście spoko, spoko. Tylko teraz jeszcze zrobimy sobie. O, nie w tą stronę. Zrobimy sobie jeszcze tutaj poprzecznika. Okej. Jakoś tak niespecjalnie mi tutaj. Powiedzmy, no może to wyjść, ale trudno już, nie? O, myślę, że nie jest źle. Jeszcze jakieś takie tragedie, chyba to nie będzie z tym. Dobra, ruszamy oczywiście. A i też tak, propogałki tutaj, bo ciągle tak cisnę na tej klawiaturze, czy na tej kierownicy. Wysłaliście masę dużo fajnych jakby ofert do tych gałek, więc pewnie sobie którą z nich wybiorę z tego zapatrzenia. To jest koszt około, nie wiem, 26 zł, także tak jak mówiłem, mieliście rację. Więc dziękuję za wszystkie linki, bardzo fajnie, że je podsyłacie. Gdzieś tam na przyszłości się to pojawi, prawda? Dobra, ja póki co stanę sobie tutaj w tym miejscu. Może nie powiatam, ale tak trochę na słońcu. Niech sobie ten sprzęcik obeschnie, że tak powiem, a potem umyje się, co nie? Dobra, spoczko, elegancko został sprzęcik. No, to lecimy oczywiście. Cześć pies, siema. Jest ze mną? O Jezu, nie. Dobra, nieważne. Czypeczek. Odpalamy, ale się pojedziemy ze sturem, nie śmiecie jakoś go odczepiać. Ostatnimi czasy i tak tym turem za wiele nie robię, no bo wiecie, nawet karmienie krów wszystko robię ręcznie tak naprawdę, jak mam te kostki. Może gdybym na przykład miał te belki, to było troszkę inaczej, no ale podczas używania samych
samego tego sprzętu, no to trochę tak ręcznego, trochę chyba nie bardzo, nie? Używać. Dobra. Ruszajmy. A i tak musimy podjechać do drugiego, znaczy do drugiej bramy i tam zatankować sobie nasiona, prawda? No nie wiem, czy to coś zostało? Niby jest 267 litrów pszenicy, znaczy zboża ogólnie, na jakieś nasiona. Ale to jeszcze zaraz posypiemy sobie, bo tam jedziemy troszkę na dłużej i może faktycznie gdzieś tam tego zabraknąć. Boję się, że tam wszystko coś rozwala zaraz. A co chłop mi urwie, bo dał mi tylko na pół roku te testy. Na testy. Wow! Są w drugiej części. Co się odwaliło właśnie? Aha, ono ma takie opuszczanie. Jeszcze paliwo sobie dozakujemy. Dobra. Dziwne, ale dobra, ruszamy. Jest, zostaje pilna gospy, a my powoli lecimy sobie na nowe pole. Kto był na ostatnim odcinku tam gdzieś albo którymś z ostatnich, to widział pewnie zakup. Tam też był obornik rozrzucony, ja sobie go też po odcinku jakby przemieliłem z ziemią. Zrobiłem po prostu orki, to nie trzeba było, więc po prostu wywalnąłem kultywację. Znaczy kultywatorowanie. I na prostej świecie po prostu to gdzieś tam przemieliłem z tą ziemią i myślę, że jest spoko. Okej, okay, zjedziemy sobie powolutku. Kawałek, znaczy, to nie jest jakoś daleko od domu, w sumie też chyba jedno z bliższych pól, nie licząc tutaj za domem, od właśnie gospy, bo jest tak naprawdę naprzeciwko, tylko trzeba ten taką śmieszną drogą pojechać sobie przez tak obok tej wapniarni, że tak powiem, czy wapniarni, czy góry wapiennej, no nie wiem, jak to chce, tak sobie niech mówi, ale widoczki tutaj są te kozackie, nie? Dobra, nieważne, ruszamy, już mi się w oczach kręci. Które sobie podniosę. Nie, no tutaj flora bardzo fajna. Bardzo fajna tutaj wyszła, nie? Dobrze to wygląda. Okej, okay. Zajeżdżamy, troszkę tłuczę. No i co? I lecimy tędy po kolei. Po prostu puszczam sobie siewnik. Ustawię się tylko na nie pszenicę, to tylko na pszenicę. Na pszenicę zwykłą. I czas z tym jechać, nie? Z tematem. Zrobię sobie tutaj parę kółeczek, powiedzmy, ale chyba będę chciał raz przy razie raczej, żeby, no wiecie, nie jeździć dookoła. Może gdzieś tam później będę dookoła jeździć, ale to nie wiem, raczej wątpię. I zobaczymy, jak to pójdzie. W ogóle jeśli chodzi o to pole, nie wiem, czy pamiętacie, ale ono ma chyba jedno z lepszych klas gleby. A nie, jest 100% po prostu, jest piaszczysty ił, tak? Tak, jest 100%, czyli totalna średniawka, jak chodzi o ziemię. Ale spoko, w sumie mi to jakby tam gdzieś wystarczy. Widzę, że jakieś tam ozime zboże ładnie sobie kwitną, znaczy, no, nie kwitną, tylko kiełkują dobrze, właściwie już rosną i to konkretnie. No, u mnie jeszcze jakby dopiero sam początek tego wszystkiego, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam szczerą nadzieję, że to się uda jakoś dopilnować i żeby tu jeszcze niedługo nowym kombajnikiem pocisnąć sobie. No, nowy kombajnik to będzie też coś fajnego. Dużo ciekawych pól, znaczy dużo nowych pól sobie nam tu przyszło. Dużo? Nie, w sumie nie dużo, tylko że niektórych jakby nie kosiliśmy wcześniej, bo był już, powiedzmy, gdzieś tam wcześniej ogarnięty chyba, tak? Tak co pamiętam? Chyba tak. Dobra, nieważne. Wiem, że w każdym razie na odcinku wam bardzo mało pokazywałem tego kombajnika, tego konsula. No to teraz jak będziemy mieli nowy, no to postanowię troszkę się bardziej ruszyć z tym i wam więcej pokazywać, żebyście mieli coś tam jeszcze fajnego do oglądania z tych żniw, żeby te żniwa faktycznie trwały jakieś tam 2-3 odcinki, powiedzmy, znaczy rozpoczęcie żniwa konkretne i tam jest jakieś zakończenie takie, ale ta bardzo drobna wstawka, powiedzmy, na jakieś tam niedobitki pól. Myślę, że byłoby spoko. No i ogólnie to tak, z tego myślę teraz wam strzelić jakiegoś tam timelapsika, jak ja sobie to sieję, bo wam się te timelapsy podobają, te wstawki. Więc super. A, no i też cóż, chciałem jeszcze z wami na jedną rzecz, na jeden temat pogadać. Mianowicie chodzi tutaj o filmy, o częstotliwość, bo jak sami doskonale wiecie, niebawem zbliża się 13, a do tego czasu mamy challenge daily na kanale. No i ogólnie tak, daily uważam za naprawdę bardzo udany challenge, tak już podsumowując, bo niedługo koniec, jeszcze tak to około tygodnia zostało. I na początku naprawdę fajnie ten kanał poszedł w górę, poszły tam, powiedzmy, statystyki i te słupki wszystkie się też fajnie ułożyły. No ale później, nie wiem, czy to jest tak, że kwestia tego, że ja się wam po prostu znudził kanał codziennie, czy coś, ale wyświetlenia spadły tu niemalże o połowę.
I tak zaczynam się zastanawiać, kurczę, co się dzieje? Przecież naprawdę filmy są codziennie, staram się coś robić fajnego, ciekawego. Mimo to nawet jak wrzuciłem Working Progress, tam nie wiem, było... No co prawda to był jakiś tam rekordowy film, ale to nie było jakoś zbyt dużo. I zastanawiam się, czy to z YouTube coś wariuje, czy po prostu się wam znudziłem. Dlatego apeluję już do was, apeluję, raczej może źle to powiedziałem. Chciałbym wam powiedzieć, że po Challenge Daily odcinki będą się pojawiały po prostu co drugi dzień. I myślę, że to będzie dobry pomysł, ponieważ raz, że będziecie mieli filmy na YouTubie w stałych odstępach czasu, a dwa, że ten jeden dzień będę miał sobie taki wolny, żeby to powiedzmy nagrać coś, ewentualnie jakiegoś streamka, bo chciałbym teraz też dużo zacząć streamować, w sensie powrócić do streamowania. Jakby ktoś tam nie wiedział, no to jest oczywiście link do Twitcha w opisie, możecie sobie w niego klikać. No i na tego Twitcha przechodzić, bo tam faktycznie będzie się sporo działo. Teraz jeszcze mam dużo pomysłów na fajne nowe gierki, jest maj, więc warto coś tam w tym maju nowego pograć sobie, nie? Ale to zobaczcie niedługo też sami. Godzina 15:48, bo mam wrażenie, że nie zdążę do nocy. No ale zobaczymy. Dobra, myślę, że nie ma co zwlekać. Raczej po prostu odpalę wam tego timelapsika, żebyście mieli co oglądać. Widzimy się za chwilę po timelapsie. Przed państwem muzyczka i speedik. Wracamy sobie spokojnie, oczywiście to się trochę machnąłem, jak widzieliście przed chwilą, ale to nic. Troszkę to pole jest chyba źle wyskalowane, ewentualnie może, znaczy źle wymierzone, ewentualnie może ja po prostu się jakoś babola walnąłem przy okazji, jadąc gdzieś tamtędy. No i nie wyszło mi dokładnie tak jak chciałem, się nie zgrały się przejazdy, ale wiecie, wystarczy delikatnie o parę centymetrów przesuwać za każdym razem końcówkę i potem tak się dzieje, a pewnie z tej perspektywy troszkę było ciężko to ogarnąć, więc no prawdopodobnie tak się stało, że to jakby z mojej winy, nie? Ale spoko. W każdym razie zostaje nam ostatni przejazd już. Jest godzina, że tak w ogóle 17:19, więc dosyć sporo czasu jakby spędziliśmy na tym polu. Ogólnie odcinek trwa 45 minut. Nie wiem ile macie go skróconego, ale pewnie jakoś tak do 25, to jest 30 max chyba, nie? Jakoś tak. Też właśnie pisaliście mi, że a wiecie co, to bez sensu. Wyłączę sobie go, ruszamy dalej, bo i tak tam będę się zachował się, więc spoko. Pojedziemy sobie teraz zrobić poprzeczne, jak zawrócimy i ostatnie przejazdy zrobimy tam, nie? Pisaliście też mi komentarze, że ej, Riot, weź tam zrób sobie te... przyspiesz razy 10, a nie razy tam 5. Więc zawsze ustawiam timelapse razy 10. Więc można sobie to policzyć po prostu, ile on trwał. Nie ma z tym najmniejszego problemu, jakby co. Więc timelapse zawsze jest razy 10, ewentualnie tam może razy 9, czasami jak jest jakiś krótszy. Ale zawsze staram się robić ten tą dziesiątkę. Sobie też... no po prostu mi to się łatwiej po prostu też jakby robię, to klikam po prostu i mam dziesiątkę, nie? A nie tym, że muszę idealnie posuwakiem ustalać sobie co i jak. Więc nie mam problemów. I myślę, że też właśnie te timelapse razy 10 są takie optymalne, bo razy, nie wiem, 20 czy 15 troszkę to wygląda już średnio. Trzeba dodawać specjalny efekt na ten timelapse, żeby on był taki płynny. A w momencie, kiedy ustawiam sobie na przykład timelapse na dyszkę,
To jest spoko. I to fajnie wygląda. Tak sobie w ogóle jadę tędy i zauważyłem, że to jest naprawdę kozacki teren. W sensie tam taką jakiś dołek, tam jest jakaś górka ogólnie. Ojej, troszkę zjechało mi się. Tam mamy znowu dołek, tam znowu górkę i to całkiem ciekawie wygląda, tak? Patrząc już tak z perspektywy gracza, więc naprawdę całkiem spoko. No, to szczególnie jak wiecie, mapa już pod PC jest gotowa. Oczywiście tam jakieś pomniejsze błędy, jak i certyfikacja Maes Plusa. No, muszę po prostu sobie załatwić i wszystko pogarniać. Ogólnie chyba już powinno być załatwione, bo dziś skończyłem jakby robić tą wersję poprawkową pod tego Maes Plusa. Ale nie do końca jeszcze jestem pewien, więc sobie jeszcze go sprawdzę, tą wersję i zobaczymy jak to wyjdzie. Też pewnie jak to oglądacie, to dziś pewnie będzie streamek, gdzieś wieczorkiem, nie wiem dokładnie który, ale jak ktoś to wpadajcie na Twitcha, bo tam chciałem sobie jakoś tam streamka zrobić, żeby po prostu jakoś tam czas miło spędzić, wiadomo, nie? Okej. Dobra. Ogólnie też tak. Pod ostatnim filmem zauważyłem, że bardzo często dożyłem takiego czegoś jak i w ogóle. I staram się z tym walczyć, w sensie już zauważyłem to u siebie, no, to jest wielki sukces dla mnie. Więc jak już ten sukces osiągnąłem, ten pierwszy, włączyłem, tak? Włączyłem. Akurat 15% mi zostało, więc najsik. Więc jak ten sukces osiągnąłem, to teraz tylko się w tym szkolić. I na przykład zamiast wolę po prostu zrobić przerwę. Prawda? Chyba będzie dla was na wygodniej niż dla mnie. Czy dla was będzie wygodnie? No tak, dla mnie też w sumie dla mnie niewygodnie, ale na mniejsza. Bardzo fajnie to jest, kurczę, tak mi się to podoba. Chciałem zrobić tą drogę ogólnie tak tutaj taką bardzo, bardzo właśnie z, jakby taką nie do końca wyjeżdżoną z piachu, tylko taką lekko, nie wiem, żwirowaną, takie coś ale takie żwiry, nie? Żeby to nie był piach taki typowy. Kierunkowska, sobie wyjeżdżamy sobie powoli. No troszkę to jest, powiem wam tak szczerze, jest tak tutaj ciężko momentami gdzieś sobie wjechać, nie? Dobra. Pan szybko przychodzi, póki samochodów żadnych nie ma. Mam fart, no i na gościa na natura wziąłem. Walić to. A! Dajcie też znać, czy chcecie, tu na przykład sobie postawić jakiegoś blaszaka na samochód. W sumie byłoby spoko. Myślę, że całkiem nieźle. Też mówicie, że ten garaż zrobił jako garaż, czy ten garaż, budynek jako zrobił jako garaż, ale no, tam by było bardzo mało miejsca ogólnie i tam byście nie wjechali za bardzo, musimy to poszerzać tak konkretniej, robić trochę to grywalne. Pomyślę, raczej wątpię, żeby to w ogóle coś z tym ruszyło, bo no tu jest troszeczkę, no tam i tak nic nie sadzić jakby za bardzo, nie? Więc nie wiem, kurczę, chociaż sobie by się przydało zrobić coś z tego. Pomyślę, ale raczej nie. Jeszcze sobie też przekłumujemy właśnie Isarię, bo ona już ogólnie wraca do Suchego, więc Suchy, dziękuję bardzo serdecznie za to, że ktoś mnie, kurczę, łysy mamut twojej starej nie zaprasza do CS-a. Zarobi synnik. Pozdro serdecznie w każdym razie i nie piszcie, kiedy nagrywam, bo to jest mega wkurzające, ale dobra. No, więc jak mówię, właśnie wraca sobie Isaria do Suchego, bo była wypożyczona. I oczywiście my przechodzimy do naszej Amazonki, tak, która tu sobie jest. I no, ona tak na razie będzie, bo to jest taki bardzo fajny silniczek. Taki prościutki, fajny i tego bagno w ogóle. W ogóle to my nawozy, w ogóle nie używałem tego. Trzeba będzie kiedyś to jeszcze użyć, bo zaraz się rozwinę i te wszystkie malutkie graty będą nieużywane. Opyskiwać jest oczywiście opór i on zostaje na bank, ale reszta wiadomo, nie? Z czasem się zużywa. Dobra. Słuchajcie, bliska. O, tak się pożegnamy elegancko. O, fajnie. Dzięki za uwagę. Fajnie, że byliście na tym odcinku. Życzę wam, jakby nie było, miłego dnia oczywiście dalszego. Podajcie na Twitcha. I cóż, do kolejnych. Trzymajcie się. No, cześć. Pozdro.